którzy przejechali obydwa nawroty w najkrótszym czasie. Łączny wynik 3 minuty 40 sekund i 53 sekundy. To ten piękny kucyk, siwy, szpakowaty. Tak, tak. Proszę Państwa, przed Państwem 9 najlepszych zaprzęgów w dniu dzisiejszym. Jeszcze przypomnę. Jeszcze przypomnę oficjalne wyniki. Miejsce pierwsze pan Andrzej Ciński. Brawa. Miejsce drugie pan Jan Sternicki. Miejsce trzecie pan Rafał Paszyński. Miejsce czwarte pani Katarzyna Nazarewicz. Miejsce piąte pan Jacek Soborski. Miejsce szóste pan Paweł Górczyca. Miejsce siódme pan Wojciech Soborski. Miejsce ósme pan Zientalski, najmłodszy uczestnik dzisiejszych zawodów. Wielkie gratulacje, najlepszy, najkrótszy przejazd w obydwu nawrotach. Poprosimy o parę słów. Szanowni Państwo, nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale chciałabym bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować uczestnikom dzisiejszego konkursu powożenia zaprzęgami parokannymi. Cieszę się ogromnie, że przyjęliście zaproszenie i jesteście na terenie gminy Gruta. Oczywiście stało się to wszystko za przyczyną pana Adama Schmidta, który mnie przez 3 lata namawiał do tego, żeby zorganizować taki konkurs powożenia. Pewnie pamiętają większość uczestników, kiedy to zaczynaliśmy w Świeciu nad Osą. I właśnie 19 lat temu Adam Schmidt tam miał pierwsze miejsce. Myślę, że to konkurs przyjmie się na terenie gminy. Wspólnie zastanowimy się nad miejscem, może jeszcze nad innymi atrakcjami. W każdym razie bardzo dziękuję. Cieszę się, że przyjęliście to zaproszenie, że był ten konkurs u nas. I oczywiście widzom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I z naszej gminy, i z Grudziądza. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście z nami. Nie przeszkodził nawet dziś
naprawdę dziękuję bardzo wszystkim i gratuluję pierwszych miejsc. I oczywiście spotkamy się jeszcze w Gminnym Centrum Kultury, żeby jeszcze porozmawiać i podsumować dzisiejszy konkurs. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu i postaramy się wręczyć te puchary. Dziękuję bardzo. I najlepsze zaprzęgi przed Państwem, gdy właśnie są dekorowane, konie mają przypięte takie wstążki fachowo, nazywa się to flo, bo przecież nie możemy zapomnieć, że koniki tak naprawdę są tutaj głównymi aktorami tej imprezy. Może zaprzęg ze szrekiem prosimy tutaj trzy kroki do przodu, bo trochę nam ginie przy tych dużych koniach. Proszę Państwa, jeszcze raz wielkie brawa dla najlepszych uczestników dzisiejszych zawodów. Wykazali się dużymi umiejętnościami. Życzymy właśnie w przyszłości powodzenia. Jeszcze raz przypomnę, w dużych zaprzęgach wygrał pan Andrzej Benedykciński przy pomocy pani Anny Kretkowskiej. Puchar za pierwsze miejsce w górze. Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie będzie wypełniony. Miejsce drugie pan Jan Starliński z córką Weroniką. Rodzinny zaprzęg. Miejsce trzecie pan Rafał Paszyński i pucharek za trzecie miejsce w górze przy współpracy pani Joanny Kretkowskiej i pani Katarzyna Lazarowicz, jedyna kobieta w gronie mężczyzn, z Arturem Krawczykiem, pan Jacek Soborski, Wiesław Lomański na miejscu piątym. Miejsce szóste pan Ogolczyca i Radosław Sobociński. Jak zawsze uśmiechnięci pan Wojciech Soborski i pan Stanisław Krzyżykowski. I dzisiejszy solenizant pan Piotr Wojtkowski z Tomaszem Rogulskim. I jeszcze najlepsze życzenia dla pana Pawła Tomaszewskiego. Mamy tutaj wielu Piotrów i Pawłów. I ostatnie brawa dla zwycięzców dzisiejszych zawodów. Brawa dla zwycięzców, ale brawa dla prowadzącego za piękne prowadzenie. Chciałabym bardzo, bardzo podziękować na następne spotkania. Dziękuję Państwu bardzo.
powożąc do układ i najmniejszy zawsze o poprowadzenie rundy honorowej w Marszu Radeckiego. I runda honorowa. Państwa proszę o brawa w rytm muzyki. Najlepszy ze wszelkich w Polsce w Północce przed Państwem. Oraz koni. I proszę Państwa, pan Andrzej Wydobych-Ciński, zwycięzca dzisiejszych zawodów. Joanną Klektowską. Jan Sternicki, Weronika Sternicka. Rafał Paszyński i Joanna Klektowska. W zastępstwie pani Katarzyna Nazarewicz i Artur Krawczyk, pan Jacek Sobarski i Wiesław Lebański, pan Paweł Górczyca i Radosław Sobudziński, Wojciech Soborski i Stanisław Czydykowski, i Piotr Wojtkowski, Tomasz Rogulski i Łukasz Zietarski. Państwu serdecznie, że zostali z nami do końca. A zawody dla Państwa prowadził Piotr Kurwa sama od komputerowa zawody krytyczny. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na następnych zawodach.